Witam serdecznie, wtorek, organowe rozmowy. Dzisiejszy temat wynika z tego, co pojawiło się jako komentarz na nasz niedzielny post, gdzie staramy się, aby organiści w jakiś sposób odnieśli się do różnych tematów, które się pojawiają. Jest to zwykle dosyć intrygujące, ponieważ mamy jakiś rodzaj przeglądu, można, że tak powiem, wejście w skórę poszczególnych miejsc, poszczególnych osób, które grają i tworzą właśnie naszą organową nasz organowy polski świat i jest to dla nas niezmiernie fascynujące. Po pierwsze zobaczyć wiele osób, a po drugie no zadając pytania, stwierdzić na przykład, że jakiś wątek kogoś tam szczególnie intryguje. Ostatnie pytanie dotyczyło pieśni na niedzielę miłosierdzia. I jeden z komentarzy odnośnie doboru pieśni dotyczył charakteru pieśni i ktoś zwrócił uwagę na to, że nie podaje nazwisk, jak ktoś chce, może sobie prześledzić różnego typu dywagacje, które się tam pojawiły. Natomiast było to dla mnie o tyle intrygujące, ponieważ został poruszony niezwykle interesujący w kontekście właśnie decyzyjności na różnego typu poziomie, decyzyjności tego, co należy robić, grać, jak się wobec doboru pieśni zachować. W rzeczywistości dobór pieśni stanowi bardzo często manifestację pewnych lokalnych albo uniwersalnych wątków, stąd nasz dzisiejszy tytuł. Mówiłem wcześniej na jednych organowych rozmowach o kwestiach związanych z ujednolicaniem melodii. Jest to coś, co jest niezmiernie istotne w momencie, kiedy mamy do czynienia z chociażby wydawaniem śpiewników, czy tak jak dożyliśmy czasów internetowych, gdzie poprzez forum bardzo często można otrzymać nuty, harmonizację i dochodzi do swoistej unifikacji. Natomiast wątek, który się pojawił, dotyczył tego, czy niedziela miłosierdzia jest bardziej niedzielą miłosierdzia, czy bardziej niedzielą wielkanocną. Przynajmniej ja to w ten sposób zrozumiałem. I okazało się, że uogólniając cały sposób, w jaki była prowadzona narracja, pojawił się wątek tego, że właściwie niedziela miłosierdzia jest czymś, co należałoby uznać za bardziej polskie, regionalne, a w tym momencie niedziela w oktawie Wielkiej Nocy jest czymś, co w zasadzie powinno być uniwersalne. W związku z tym, i tutaj wchodzimy w pewne takie narzędzia eliminujące, a więc pierwszeństwa świąt i pierwszeństwa danych kontekstów. Było dla mnie fascynujące czytać różnego typu komentarze, które z jednej strony były, można powiedzieć, emocjonalne, a więc zawarły się tam treści typu mnie się to nie podoba, ja czuję inaczej, a z drugiej strony komentarze, które były niezwykle merytoryczne, zważywszy na to, że wątek miłosierdzia został, tak przynajmniej zrozumiałem z tego komentarza, został podniesiony, wyeksponowany, czy mówiąc bardziej marketingowo, wypromowany w czasie pontyfikatu Jana Pawła II, a reakcja, czy powiedzmy jeden z zabiegów, który się pojawił podczas kolejnego pontyfikatu, czyli Benedykta XVI, czy wręcz pewnej interakcji tych dwóch papieżów, można powiedzieć dwóch papieży, bo to brzmi ryzykownie, ale gdy Jan Paweł II i jego następca mieli okazję się spotkać, to wówczas akcenty związane właśnie chociażby z wątkiem miłosierdzia Bożego zostały, no, były przedmiotem dyskusji. Spojrzałem na Wikipedię, kiedy wpisze się Niedzielę Miłosierdzia w Wikipedię i zobaczy, jakiego typu języki tam się pojawiają, to było dla mnie intrygujące, że na przykład nie było artykułu w języku niemieckim. Stąd idąc z tym tematem, czy wątkiem właśnie następcy Jana Pawła II, to można byłoby uznać, że no, chyba to nie jest przypadkowe. W tej chwili inaczej wygląda to z naszej perspektywy. Właśnie przyszło mi do głowy, że powinienem mówić święty Jan Paweł II, gdyż zważywszy na historię ostatnich 20 lat, wątek tej osoby i wątek następcy miały niezwykle, wydaje mi się, wręcz emocjonalne później dzieje. Więc mamy świętego Jana Pawła II, który, za którego czasu rozwinęło się, czy można powiedzieć, że obecne obiekty w Krakowie są
obiekty Sanktuarium Miłosierdzia Bożego są w zasadzie, no, pochodzą z czasów, są zdjęcia papieża Jana Pawła, kiedy ten budynek jeszcze był dosyć surowy. No i wracamy do kwestii pieśni. Mówiłem o tym w kontekście zwykłego takiego, nazwijmy to, tła historycznego, bo zwróćmy uwagę, że na naszych oczach dzieje się historia. To, że otwiera, że jest rozbudowane sanktuarium, to, że pojawia się właśnie repertuar miłosierdziowy, w pewnym sensie może zmieniać właśnie rzeczywistość organisty, kwestię doboru pieśni. Skracając cały wątek do najprostszej informacji, można byłoby stwierdzić, że zwolennicy Wielkanocy wyrazili swoją opinię w taki sposób, że po prostu powinno się bardziej akcentować wielkanocne sformułowania typu właśnie Alleluja, pieśni wielkanocne, pieśni radosne. Natomiast najbardziej skrytykowany został tutaj wybór pieśni. To była pieśń do Bożego Miłosierdzia. Nasze plany i nadzieje. Jest to pieśń, którą jak znalazłem, to jest taki ckliwy demol. No i tu właśnie rozgorzała pewna taka konfrontacja dwóch postaw. Jedno, no to właśnie Alleluja, pieśni bardzo pogodne, żeby nie powiedzieć wręcz euforyczne, a z drugiej strony pieśń taka ckliwa w kontekście miłosierdzia. Jakby rozumieć miłosierdzie? Jest to pewien akt względem grzesznika, więc z jednej strony zmartwychwstanie niesie nam ze sobą niesamowitą emocję powstania zmartwych, czyli to tak jakby ktoś umarł i przyniósł nam w ten sposób jakieś troski, ale to jest właśnie nadzieja, która się pojawia jako wizja, że ktoś umarł, zasmucił nas tym, że zniknął z naszego otoczenia, a nagle żyje z powrotem. To jest, tak bym uplastycznił tą radość zmartwychwstania. A z drugiej strony wątek miłosierdzia, który bardziej eksponuje to, że wszyscy jesteśmy grzeszni i zasługujemy na Boże miłosierdzie. Stąd właśnie to, co organiści mają w swoim repertuarze, jak chociażby na przykład rejestr językowy Vox Humana, to jest właśnie rejestr, którego brzmienie w kontekście organowym kojarzy mi się właśnie z błaganiem o Boże miłosierdzie. Marny głos ludzki, który tą swoją uniżonością i pokorą prosi o Boże miłosierdzie. Więc można powiedzieć, że to są emocje, które wyrażone w muzyce, bo przecież mówimy o płaszczyźnie muzycznej, okazuje się, że są dosyć skontrastowane. Intrygujący inny wątek dla mnie był również taki, że mając kontakt z jednym z uczestników naszego forum, to naszej grupy organistów, pojawił się wątek właśnie krakowski, czyli reasumując całą wymianę zdań, można byłoby spróbować zaryzykować takie stwierdzenie, że w Krakowie, w miejscu, gdzie znajduje się Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, cały aspekt miłosierdzia, a więc też niedzieli miłosierdzia, jest wyeksponowany bardziej niż ma to miejsce gdzie indziej. No i w związku z tym i takie sformułowanie się pojawiło, tutaj parafrazując czy cytując w pierwszej osobie, jako organista z Krakowa poczuwam się do właśnie tego wątku związanego z miłosierdziem i właśnie bardziej wówczas wyakcentowany jest repertuar miłosierdziowy niż właśnie repertuar wielkanocny. O tyle mnie to osobiście dotyczy, ponieważ teraz mamy kurs Harmonijna Liturgia, w ramach którego staram się również zasugerować jakiś dobór pieśni, przy czym ten dobór pieśni jest na początku, ponieważ kurs się dopiero zaczyna, ten dobór pieśni jest bardziej kluczem melodii, które nie sprawią zbyt wielkiego kłopotu osobie, która na przykład stawia pierwsze kroki w harmonii, a żeby ćwiczeniem mogło być już wykonanie, zharmonizowanie pieśni, stąd właśnie wybrałem pieśni, które były prostsze, ponieważ pieśń Nasze plany i nadzieje, tak jak przyjrzałem się melodii, no jest tam dużo, dużo skoków, no i mam taką obserwację, że harmonizowanie melodii molowych jest harmonizowaniem, to jest trudniejsze chociażby dlatego, że mol ma swoje różne odmiany i nie można go
zwykle, rzadko kiedy da się go przeprowadzić tylko i wyłącznie po samych białych klawiszach. Akurat pieśń Chrystus Zmartwychwstan jest chyba taką możliwość daje, ale w przypadku pieśni w tych durmolach, czyli tych późniejszych, to zwykle jest już trudniejsze. No więc kiedy ja zaproponowałem moje wielkanocne pieśni, bardziej wielkanocne niż miłosierdziowe, spotkałem się właśnie z taką reakcją, że no właśnie, ja jestem z Krakowa i trochę mi brakuje tam miłosierdzia, tych pieśni miłosierdziowych. Wracając do tematu, o którym wspomniałem, o ujednolicaniu melodii. Chciałbym to spojrzeć możliwie obiektywnie, a może ktoś zaproponuje jakieś rozwiązanie, które może być dla kogoś pouczające czy inspirujące. Jeżeli wrócimy do kwestii ujednolicania melodii pieśni, ważnym argumentem, który sugeruje, że jednolitość, spójność i taka powtarzalność reguł jest ważna, to jest coś, co właśnie również się pojawiło w naszych komentarzach. Odezwał się organista z Nadmorza, z miejscowości, która ma status, czy jeśli dobrze rozumiem, jest odwiedzana przez dużą ilość gości z całej Polski w czasie wakacji. No i okazuje się, że spotykają się ze sobą różnego typu kultury muzyczne, no i że ktoś ciągnie melodię w swoją stronę. I w rzeczywistości tutaj w miniaturze widzimy idealną sytuację do właśnie praktycznego rozważenia. Co ma zrobić organista, który żyje w jednym konkretnym miejscu, a ma do czynienia z osobami z różnych innych, no właśnie, mówiąc oględnie, parafii, a w rzeczywistości do czynienia z sytuacjami, gdzie się po prostu zbijają ze sobą różne kultury muzyczne w zasadzie. No każdy organista, czy ten idzie literą ogólnopolskiego śpiewnika, czy ten idzie w regionalizmy, to wszystko może mieć to swoje drugie dno. Właśnie ja przede wszystkim myślałem o miejscach pielgrzymkowych, o sanktuariach, ale z drugiej strony właśnie nie pomyślałem o tym, że nad morzem jest to samo. W jakichś często niewielkich miejscowościach nagle się okazuje, że na mszy niedzielnej spotykają się ludzie z całej Polski i śpiewają różnie. Jedna kwestia odnośnie takiej, że tak powiem, obrony jednej i drugiej sytuacji. Wielkim moim zdziwieniem, zwłaszcza podczas podróży wakacyjnych gdzieś tam za granicę, było to, że jako organista bardzo byłem zwykle ciekaw, jaki tu jest kościół, jakie są w nim organy i patrzę, że jakiś taki kościół jest pod dziwnym wezwaniem. Nigdy w Polsce nie widziałem tego świętego, żadnego jego wezwania. Niedawno czytałem sobie, to jest chyba ksiądz Piotr Skarga, napisał Żywoty Świętych i po prostu sobie przesłuchałem całą tą książkę. I bardzo często poza świętymi, którzy byli związani, nie wiem, w jakiś sposób blisko kościoła w Rzymie, którzy byli rozpoznawani, święci włoscy, tacy jak, nie wiem, święty Antoni Padewski, wydaje mi się, że jest bardzo powszechnie znany, ale na przykład święty Bawon, który jest świętym, którego kościoły po raz pierwszy, kościół pod wezwaniem świętego Bawona spotkałem w Niderlandach, więc byłem zdziwiony. Tak poza tym, no, święty Antoni, święty Franciszek z Asyżu, tych tam znam, a święty Bawon, co to w ogóle jest? No i czytając księdza Piotra Skargę, mam takie właśnie różnego typu opisy, w którym się pojawiają na przykład tego typu sformułowania: święty, znany, czczony, i tutaj w sensie regionalnym. Jest to coś, co przemawiałoby za nieuniwersalizmem i za silnym regionalizmem poszczególnych zagadnień, czy to wezwania świętych, czy to modlitwy, czy to właśnie melodie, dobór pieśni albo lokalne święta. Można spotkać się z sytuacją, z którą na przykład dane sanktuarium, wydaje mi się, że sanktuaria mają szczególną do tego predyspozycję, ponieważ jest tam jakiś, że tak brzydko powiem, zadany temat. Może to być sanktuarium lokalnego świętego albo sanktuarium maryjne. Ja jako student miałem okazję przez 6 lat odwiedzać sanktuarium w Licheniu. I na przykład pieśń, którą ja znałem jako pieśń w słonecznej światłości, Najświętsza Panna na ziemię wstępuje jak zorza ranna, to była pieśń Ave Maria w refrenie. To była pieśń, którą ja znałem jako pieśń fatimska, taka quasi-różańcowa, a potem się okazało, że na tą samą melodię przychodzi mi akompaniować melodię do Licheńskiej Pani. No i taka pierwsza myśl, że ale zrobili kopiuj-wklej. A potem z drugiej strony myślę sobie, że no,
Ale to jest licheński tekst, to jest licheńska okazja. W związku z tym pojawia się taka myśl, że no, na początku pomyślałem sobie, że jako kompozytor tej pieśni czułbym się słabo, gdybym zrobił takie kopiuj wklej dosłowne, a więc innymi słowy, gdybym przeniósł melodię, czyli dokonał pewnego aktu uniwersalizowania melodii. Każdy, kto usłyszy tę melodię, może ją sobie zanucić, czy to z Fatimy, czy to z Lichenia. Melodia służy w obu miejscach. Natomiast z drugiej strony pokazuje nam to, że pieśń, melodia, czy właśnie kontekst może mieć tak silne powiązanie do danego regionalnego chociażby miejsca i kościoła, że trudno byłoby, takie było w sumie moje wrażenie, trudno jest być na mszy w Licheniu i nie usłyszeć coś o Maryi, czyli wątek maryjny, akurat tej związanej ściśle z Licheniem. No i ktoś mógłby powiedzieć, ale zaraz, dzisiaj jest uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, Maryja Licheńska. Dzisiaj jest Boże Narodzenie, znowu ta Licheńska Pani. Dzisiaj jest cokolwiek innego, jakiś, nie wiem, świętego Antoniego, znowu Maryja Licheńska. Specyfika miejsca jest tak bardzo nakreślona, tak bardzo uwypukla dany temat, że trudno, że tak powiem, nie przemycić tego wątku. I z jednej strony można byłoby się gniewać, że to jest właśnie pominięcie wątku na przykład świętego, który akurat w jego życiorysie się nic maryjnego szczególnie nie wydarzyło, ale w sanktuarium maryjnym wszystko się kręci wokół danego tematu. I wydaje mi się, że to rozumiem, szanuję. Może nie zawsze jest to dla mnie zupełnie jasne. Moje jedne takie odczucie właśnie z czasów, gdy jako student odwiedzałem Licheń, to było to, że nie widzę tam wyraźnie krzyża. Jedyny krzyż, jaki w tamtych czasach udawało mi się dostrzec, to był krzyż procesyjny, który stał przy ołtarzu. Natomiast w całej kompozycji głównego ołtarza pamiętam, że w tamtym czasie miałem i to nawet na spowiedzi kiedyś tam powiedziałem w jakimś takim poruszeniu, że tu jest tyle tej Maryi, że właśnie że aż krzyża praktycznie nie widać. To mogę powiedzieć o moim własnym takim poruszeniu, że chciałem tutaj pewnego uniwersalizmu, chrześcijaństwo od Chrystusa, który umarł na krzyżu, a tutaj tylko ta Maryja. No ale potem zweryfikowałem to odczucie i w pewnym sensie rozumiem, że wiele osób zmierzając do tego sanktuarium zmierza do Maryi Licheńskiej. W związku z tym być może ten wątek nie jest im aż tak, eksponowanie tego wątku nie jest im aż tak potrzebne. I teraz wracając do naszego tematu. Jeżeli spojrzymy na to z perspektywy tak zwanych tematów kościelnych, czyli na przykład właśnie tematu, który jest zadany w sanktuarium, tematu, który jest zadany na przykład w danym zakonie, jeżeli Kościół jest pod opieką zakonników, oni mają często swoje własne na przykład święta założycielskie, czy święta tych świętych, którzy pochodzą z zakonu. I to jest też moje wspomnienie właśnie ze świętym Antonim Padewskim, bo zaczynałem grać u franciszkanów w Kłodzku. I co wtorek śpiewaliśmy litanie do świętego Antoniego. A potem się zdziwiłem, że nigdzie indziej tej litanii nie spotkałem, poza właśnie kościołami franciszkańskimi. W związku z tym można byłoby powiedzieć to samo. Dlaczego tu jest tyle tego świętego Franciszka, a tak mało jakichś innych wątków uniwersalnych? To było moje odczucie, które, że tak powiem, z drugiej strony poznałem, bo dla mnie punktem wyjścia był ten, nazwijmy to, kult mocno franciszkański, a potem dopiero zobaczyłem, że to nie jest wcale powszechne i uniwersalne. To się dzieje tylko właśnie, no mogę powiedzieć, tylko w Kłodzku, bo to był mój kawałek świata, natomiast śmiem podejrzewać, że się to dzieje w zakonie i w kościołach, które są pod opieką zakonu franciszkanów mniejszych, niekonwentualnych. Natomiast z tej perspektywy można byłoby spojrzeć na właśnie zagadnienia walki niedzieli czy oktawy niedzieli zmartwychwstania i właśnie wątku Bożego Miłosierdzia. Dla mnie było to bardzo takie wręcz oczyszczające, patrząc na to, że pojawił się głos, który stwierdził, że ej, to jest zmartwychwstanie, a nie miłosierdzie. Zmartwychwstanie jest silniejsze, a z drugiej strony głos, ale u nas w Krakowie to miłosierdzie być musi, no bo tak jakby cały rok czekamy na tą niedzielę miłosierdzia, gdzie cały świat, że tak powiem, ten temat ma zadany. I to jest właśnie taka, nazwijmy to, ciekawostka lokalna, która tak jak ci święci niderlandzcy, czy tak jak święci franciszkańscy, nazwijmy to w ten sposób, mają swoją zupełnie niezależną kulturę. I tutaj jest jedna rzecz, która dla mnie jest intrygująca, ponieważ ja jestem katolikiem,
który obecnie od 10 lat gra w kościele luterańskim. I to jest też intrygujący dla mnie wątek, gdzie mając do czynienia z osobami, które odwiedzają ten kościół i często opowiadam katolikom o kontekście, o liturgii, o, że tak powiem, sprzęcie liturgicznym, który służy innej konfesji. I mam do czynienia z bardzo różnymi reakcjami. W związku z tym niektórzy właśnie uważają, widzą w tym problem taki, nazwijmy to, że no to jest coś innego. To jest zorganizowane w inny sposób i to dla osoby znającej obyczajowość, na przykład właśnie rzymskokatolicką, jest rzeczą zupełnie obcą. I ta obcość potrafi być negatywna i pozytywna. Powiem tylko taki prosty przykład. To jest właśnie tak w szkle powiększającym, gdzie się pojawiała reakcja na zjawisko kultu świętych. No więc to, co jestem w stanie z moich, powiedzmy, poszukiwań naukowych, to już mi tak dumnie, po prostu z tego, co czytałem o tym, jak wygląda kwestia świętych w kościele luterańskim, no to wygląda w ten sposób, że są to postaci, których twórczość, których życie jest istotne i może stanowić inspirację, czy wręcz powinna stanowić inspirację dla życia naszego doczesnego. Natomiast nie jest znane, czy jest całkowicie wycofane coś, co jest powszechne w Kościele katolickim, czyli wstawiennictwo świętych. Mówiąc najbardziej w dziecięcy sposób, babcia mnie uczyła, że jak nie możesz czegoś znaleźć, to westchnij do świętego Antoniego. W tym momencie pojawia się wstawiennictwo świętego i coś tam się znajduje. W związku z tym można by powiedzieć tak z tej perspektywy, tak przynajmniej to czuję, tej nazwijmy to odmiennej dla katolików, czyli luterańskiej, pojawia się taka myśl, że nie do Pana Jezusa, tylko do tego świętego. Co to za sobą pociąga? Z jednej strony pociąga to, że no właśnie Jezus jest postacią uniwersalną, a więc, że tak powiem, on scala w sobie wszystkie aspekty duchowego życia człowieka. A z drugiej strony, jeżeli odsuwamy cały kontekst, że każdy święty jest świętym szczególnym, tak jak znamy świętych typu na przykład święta Barbara, patronka tutaj, święty Krzysztof, ekspedyt, patroni tutaj, święty taki, 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 patron miasta, patron placu, okazuje się, że jeżeli do tego dodamy wątek tej żywotności prawdziwej świętych, no to okazuje się, to było właśnie dla mnie o tyle ciekawe, że na tą samą sytuację jedni zareagowali tak, że no to strasznie ubogo, że tych świętych nie ma. Tak jakby no biedne jest to spojrzenie na wrażliwość religijną z perspektywy tylko i wyłącznie skierowania wszystkich próśb, wszystkich spraw bezpośrednio do Jezusa. A z drugiej strony zachwyt, że ojej, to nie ma tego całego bałaganu, nie ma tego całego, że tutaj taki, tutaj owaki, jest Jezus, sprawa załatwiona, koniec, wszystko jest jasne. I teraz przekładamy to na sytuację pieśni. Czy uniwersalizm, a więc to, że wszyscy mają zadany ten sam temat, to jest lepsze niż to, że ach, tu jest takie sanktuarium, tu jest kult takiego świętego, tu jest taki regionalny śpiew. Czy to jest lepsze niż sytuacja, w której mamy jeden i konkretny zadany temat i wszyscy za nim podążają? Reasumując, jeżeli stanąłby, ja z drugiej strony też patrząc na to jako na konflikt wewnętrzny, patrzę na to z takiej perspektywy, że wyobrażam sobie, że ktoś do mnie artykułuje tą pretensję, czyli ja jestem organistą, któremu zarzucono, że za dużo miłosierdzia albo za mało miłosierdzia. I teraz co w tym momencie można zrobić? No w zasadzie pozostaje kwestia zwykłej, prostej rozmowy i to było dla mnie fascynujące, jak nasi grupowicze reagowali na to. Z jednej strony ktoś powiedział, masz rację, faktycznie, to powinno być niedziela zmartwychwstania, a z drugiej strony właśnie głosy typu, nie wiem, miłosierdzia. I teraz jakbym miał na to spojrzeć i znaleźć jakiś złoty środek w tej całej sytuacji, no to przede wszystkim, jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją bezpośrednio, ja będąc sobą, zwykle zadaję proste pytanie, to co ma być zagrane, bo jako organista, jako sługa chętnie się podporządkuję, czy że tak powiem, chętnie zrzucę odpowiedzialność z tego, że ja dokonuję wyboru na kogoś innego, a z drugiej strony poznaję w ten sposób swoich parafian, księży czy komentujących na w jakimś tam YouTubie, Facebooku. Z drugiej strony organiści, wiem, że to jest dosyć wyraźna kreska, z jednej strony są organiści, którzy
są ulegli, a z drugiej strony są organiści, którzy czując misję są niekiedy zdeterminowani wdrażać ją z pełną mocą. Są to osoby, które poszukując jasnych zasad podążają nimi bardzo, że tak powiem, w sposób niekiedy dla kogoś może wręcz zbyt bezrefleksyjny. Są zdecydowani, mają jedną konkretną odpowiedź i też miałem do czynienia właśnie z sytuacją, gdzie na przykład rozmawiałem o tym ujednolicaniu melodii i rozmawiałem właśnie z jednym kolegą po fachu, który powiedział ujednolicać, zero wątpliwości. To było dla niego jasne, bo ja mu powiedziałem, że no ja to tak zastosuję taki akord, że te obie wersje tam się zmieszczą, żeby wszyscy się czuli dobrze. On powiedział, nie, ja właśnie walnę taki akord, żeby tylko i wyłącznie ta jedna wersja mogła się tam znaleźć. Co to nam daje? Statystycznie, gdybyśmy chcieli spojrzeć na Niedzielę Miłosierdzia, mogłoby to na przykład oznaczać, że no to ile mamy pieśni na mszy? No powinno być tam chyba 5 z tych pozycji, chyba że jest więcej czasu, no to może być ich troszeczkę więcej. No to co? To idziemy 50-50, dwie do miłosierdzia, dwie na zmartwychwstanie i może jedna zupełnie z innej, nie wiem, eucharystyczna. Może to być dla kogoś rozwiązanie. A z drugiej strony, zważywszy właśnie na ten wątek, który się pojawił, odnoszę wrażenie, że obie grupy, czyli orędownicy wersji miłosierdziowej, czy orędownicy wersji wielkanocnej, stoją wobec sytuacji, w której pojawia się nam kwestia pod tytułem są pewne pieśni, które ja znam i których nie znam. W związku z tym pojawia się kwestia, ja się potrzebuję czegoś nauczyć, aby na przykład móc swobodnie dobierać pieśni, których, nie wiem, może u nas się nie zna, a z drugiej strony nauczyć ich ludzi. I to jest rzecz dla mnie, tak jakby idąc tym tropem właśnie ujednolicania pewnych prawideł melodycznych, takie wyzwanie na przykład dla osób grających w sanktuariach czy w miejscowościach tych, nazwijmy to, uzdrowiskowo-letniskowych, gdzie po prostu regularnie miesiące wakacyjne, miesiące urlopowe, miesiące ferii są naznaczone ogromną ilością osób spoza tego terenu. No więc można byłoby uznać, że sytuację powinno rozwiązać zorganizowanie śpiewnika z nutami. Tutaj mamy do czynienia z jasno podanymi zasadami, a z drugiej strony, znając takie miejsca, sporadycznie spotykam się z sytuacją, że wcale organiści nie są tak ortodoksyjni w śledzeniu nut, więc piękna idea, natomiast nie trudno o pewne ale. Czy trudno też znaleźć śpiewnik, który idealnie chwyci wszystkie nasze regionalne melodie i pojawia się nam właśnie nasza wewnętrzna walka? Mnie osobiście zadanie dla organisty typu proszę wejść na ambonę i uczyć ludzi pieśni, to było bardzo często zadanie, które no, byłem na tyle zawsze nieśmiały, że mnie to zadanie, że tak powiem, czułem się zblokowany. Parę razy mi się to zdarzyło, nawet w sytuacjach takich, że bardzo pamiętam zaciśnięte zęby i idę i po prostu śpiewam i mówię, no to powtarzajcie za mną. Jest to sytuacja, która dla mnie jest, tak jak mówię, kłopotliwa, ale z drugiej strony wyobraźmy sobie ten właśnie wątek, gdzie organy zyskują niezwykłą szansę zaistnienia, jeżeli myślimy z szacunkiem o naszych zgromadzonych wiernych w Kościele. Stąd właśnie pochodzą, o czym pewnie już wspominałem, cykle wariacji przed liturgią, przed mszą czy przed pieśnią, gdzie organista chciałby na wszelki możliwy sposób jasno dać do zrozumienia, która jest to wersja melodii, która jest to wersja tekstu, w zasadzie powinno być w jakiś sposób zadane poprzez śpiewnik czy teraz coraz modniejsze ekrany. Natomiast zwracam tylko na to uwagę, właśnie ten komentarz z nadmorza, to jest szczególna odpowiedzialność. Mam masę gości i wiem, że oni mogą znać różne wersje pieśni. W związku z tym też z drugiej strony odpowiedzialność przed lokalnymi tradycjami może w jakiś sposób nie pozwolić na to, aby dokonać scalenia tej wersji i tych konkretnych wyborów. Z drugiej strony, wracając jeszcze do tematu tego niedzielnego, to jest coś takiego, co mi osobiście właśnie w tym kontekście różnorodności wydaje się być czymś takim, o czym zwykle w drugą stronę, czy tak jakby unikamy scalenia w jedną prostą zasadę. Wydaje mi się, że wiele osób często słyszy coś takiego, że ktoś jest dumny z tego, że w ich parafii robi się coś inaczej niż w tamtej drugiej parafii. I wystarczy parę kroków, że tak powiem, w świat i się okazuje, że od tego pierwowzoru odjechaliśmy bardzo, bardzo daleko,
i jesteśmy z tego dumni. W związku z tym pozostaje wielkie wyzwanie, w jaki sposób zrobić to, aby to nasze ujednolicenie, które może się okazać potrzebne, a z drugiej strony nasz indywidualizm, aby każdy z tych elementów znalazł swoje miejsce. Osobiście moje odczucie w kontekście, powiedzmy, kwestii dyskusyjnych czy problematycznych jest w sumie takie, że mnie osobiście nigdy nie zależało na jakiejkolwiek wersji innej niż tylko ta, która po prostu zadziała. A więc będąc w danym miejscu, chciałem jak najlepiej zrozumieć to, co tam jest potrzebne i w ten sposób zareagować, bo na przykład jako organista gościnny wiem, że nie mogę przyjąć odpowiedzialności za jakąś zmianę, nie będę uczyć osób, które niebawem nie będą miały ze mną żadnej styczności. W związku z tym czuję się sługą użyteczniejszym w momencie, kiedy po prostu jestem w stanie skutecznie odegrać rolę organisty. Natomiast z drugiej strony, będąc związany z jakimś konkretnym miejscem, czy czując odpowiedzialność, czy obserwując ewolucję konkretnego miejsca, zdaję sobie sprawę, że kiedy organista nic nie robi, tylko w pewnym sensie naśladuje ślepo niesprecyzowane wzorce z przeszłości, niekiedy być może przeszłości niezbyt jasnej, mam na myśli na przykład jakiegoś organistę, który niechcący odkształcił melodię i tak już tutaj pozostało. Wydaje się, że postawa, gdy ktoś zupełnie pozostaje bierny wobec czegoś takiego, jest również postawą, którą można byłoby uznać za postawę pasywną, czy wręcz takiego trochę lenistwa w działaniu. Stąd zwróciłbym na to uwagę jako, powiedzmy, ideał, który wydaje mi się, że chciałbym, by mi towarzyszył, to jest to, że mamy do czynienia z jasno zadanym tematem, czyli na przykład z wybranym śpiewnikiem, który pozwala nam wybrać zarówno ogrom pieśni z martw wielkanocnych, ogrom pieśni do miłosierdzia i jesteśmy w stanie w jakiś sposób obficie używać jednego i drugiego tematu. Ze względu na to, że pojawił się właśnie ten wątek i też to było intrygujące dla mnie, że ktoś zwrócił uwagę, że praktycznie każda niedziela jest pamiątką zmartwychwstania. Każda niedziela, czy każdy kontekst liturgiczny w pewnym sensie odnosi nas do Bożego Miłosierdzia i czy w związku z tym oktawa wielkanocna jest czymś szczególnym, czego nie ma przez cały czas. I teraz pytanie, czy to jest argument, który nas przekonuje? Czy to jest argument, który przekonuje naszego, nie wiem, wikarego, proboszcza, osobę, z którą współpracujemy? Czy jeśli mamy żywy kontakt z naszymi parafianami, czy jest coś, co po prostu działa? Bo w moim odczuciu jest to rzecz, która jest najbardziej istotna, że jesteśmy dobrze dogadani i funkcjonujemy. To, od czego wyszedł cały wątek, a mianowicie jeden z organistów stwierdził, że jest to w kontekście radości zmartwychwstania bardzo dużo melancholijnych melodii. Jest to kwestia, która wynika z tej partykularnej wrażliwości i było dla mnie, tak jak mówię, ciekawym zestawieniem widzieć chwilę później komentarz osoby, która mówi, ależ oczywiście, że to jest właśnie ta pieśń, która powinna się pojawić. Jaki z tego wniosek? Każdy jest inny, natomiast sługa pożyteczny, wydaje mi się, że jest to sługa, który jest bardziej wartościowy niż sługa, który ze swoją jakąś ideą próbuje z czymś w jakiś sposób walczyć. To jest moje odczucie, natomiast zdaję sobie sprawę, że nie jestem osobą, która lubi walczyć i zmieniać lokalne czy, powiedzmy, partykularne zwyczaje czy praktyki. Raczej jestem osobą, która by próbowała znaleźć złoty środek między tymi dwiema jakimiś skrajnościami, można powiedzieć, zmartwychwstanie i miłosierdzie. Okazało się, że zaiskrzyły między sobą w naszych komentarzach i byłbym ciekaw, byłbym w stanie w sumie, jeżeli ktoś miałby ochotę się w to zagłębić, w tą całą dyskusję, byłbym ciekaw, czy bylibyśmy w stanie na tej podstawie, jako grupa prawie że 3000 organistów, zrobić taką ilość poszczególnych pieśni, zaplanować pieśni niedzielne w taki sposób, żeby każdy stwierdził, że no, jest miłosierdzie, jest zmartwychwstanie i czujemy, że to wszystko jest dopracowane. W
tym momencie wydaje mi się, że korzystając właśnie z ogromnego potencjału, jaki tkwi w takich dyskusjach, w wymianie zdań, która towarzyszy czy to naszym kursom, czy to naszym niedzielnym postom, czy to właśnie, no, można było powiedzieć, pewnym głosom sprzeciwu, które się pojawiają. Chciałbym za każdym razem, korzystając z tego, że no, wydaje mi się, że wszystkie nasze dyskusje, które obserwuję na forum, są całkiem kulturalne. Nie odniosłem wrażenia, przynajmniej z moją wrażliwością, nie odniosłem wrażenia, aby ktoś kogoś dotkliwie obraził, czy, że tak powiem, niemerytorycznie potraktował, tylko dlatego, że jest innego zdania. W związku z tym to byłaby prośba, jeżeli ktoś uznał, że ten temat go zaintrygował i chciałby się spróbować zmierzyć z tą wersją, zapraszam do komentowania, do wysyłania naszych tutaj jakichś wiadomości czy do Szkoły Organów, czy do naszego forum organowego. Mamy na przykład stronę, czy różnego typu propozycje śpiewów kościelnych. Zaobserwowałem, że jest tam bardzo wiele intrygującej analizy i zwykle troszeczkę rzeczy do wyboru. Jest to, wydaje mi się, intrygująca możliwość, kiedy można spróbować, korzystając z tysięcy organistów, w rzeczywistości spróbować dla, powiedzmy, sportu mentalnego, bo właściwie kiedy ktoś wybiera pieśni, no to się głowi. To było w zeszłym tygodniu, to było wczoraj, to mi pasuje, to za smutne, to za wesołe, tego nie znają. I nagle się okazuje, że no właśnie, istnieje jakieś rozwiązanie idealne, albo jakiś kompromis, albo jakiś model, do którego możemy wrócić. W każdym miejscu jest on inny. Jeśli byśmy takich modeli troszeczkę znaleźli, nie wątpię, że dla kogoś może być to odpowiedź na pytanie, którego nie miał od dawna. Często się pojawiają pytania, a co gracie dzisiaj, a co gracie na pogrzebie, a co gracie gdzieś tam, i zwykle są odpowiedzi. Więc wydaje mi się, że mimo zasad, które się pojawiają, mimo zasad, które, jak się okazuje, papieże mogą mieć wpływ na pewne kwestie, może się okazać, że no, zostajemy, że tak powiem, tak naprawdę na swoim podwórku. Wydaje mi się, że patrząc na to, co się dzieje na naszej grupie, że generalnie jednak organiści sami wybierają pieśni, w związku z tym pozostają z tą kwestią we własnym, że tak powiem, doświadczeniu, we własnej wrażliwości. W związku z tym jesteśmy z tym sami. Mówiąc statystycznie, nikt nam w tym nie pomaga, oprócz tego, że możemy pomagać sobie w ten sposób sami. W związku z tym mam nadzieję, że korzystając właśnie z naszych propozycji kursowych, naszych propozycji grupowych, będziemy w stanie w jakiś sposób wyczuć, czym dla różnych osób jest złoty środek właśnie w takich konfliktach między Wielkanocą a Miłosierdziem, między wezwaniem tego świętego a jakąś na przykład ogólnie ważną niedzielą, czy takim świętem, które jest ważne, szczególne i na które się cały rok czeka. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania, komentowania i właśnie do śledzenia wątków, które się pojawiają. Zapraszam także do Szkoły Organów na nasze kursy. Trwający obecnie, powstający kurs Harmonijna Liturgia właśnie również się tym wątkiem zajmuje, wątkiem doboru pieśni. I nie wiedziałem, że tak szybko, tak wyrazisty w tym momencie wątek dwóch sprzecznych idei tutaj się pojawi. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy poświęcili swój czas na komentowanie tego wątku. Jest tam prawie 40 komentarzy w osobnym wpisie temu poświęconym, więc wydaje mi się, że sprawa jest dla wszystkich istotna, a wydaje mi się, że te komentarze są czytane i tak naprawdę czujemy wątek, który się pojawia. Ten ciągnie w tą stronę, ten ciągnie w tamtą stronę, a co ja bym zrobił? Jest to intrygujące i sądzę, że może być ciekawe. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Mam nadzieję, że w przyszły wtorek bez przeszkód również uda nam się zrobić organowe rozmowy. Jeszcze nie wiem, na jaki temat, ale już zapraszam. Do zobaczenia.